można pokusić się o stwierdzenie, że w Galerii Wiktoria odbywa się nie dzień, a dni dziecka, bowiem Święto Dzieci trwa tutaj 1 i 2 czerwca. A sądząc po frekwencji młodych ludzi, doskonale wiedzieli oni, dokąd zaprosić swoich rodziców na swoje święto. Kącik Monster High i możliwość zrobienia sobie zdjęcia z bohaterami tuż za mną. Poza tym wiele kącików animacyjnych, ogromne tory samochodowe, możliwość wzięcia udziału w konkursach i wiele licznych atrakcji przygotowała Galeria Wiktoria dla najmłodszych klientów w ten weekend. Edyta Nawrocka, rozpoczynamy bardzo dziecinny i kolorowy odcinek Weekendów Wiktorii. Fido i 5-10-15 to trzy sklepy znajdujące się na terenie Galerii Wiktoria, oferujące typowo dziecięcy asortyment. Poza tym odwiedzimy także Kinder Planetę, czyli niezwykły plac zabaw dla dzieci. Zapraszam! Dzisiaj w Dzień Dziecka sklep Fido przeżywa prawdziwe oblężenie. Proszę powiedzieć, jakie prezenty najchętniej schodzą? O co najbardziej proszą się maluchy? Najbardziej popularny jest na chwilę obecną Ferbi. I o to pytają i dziewczynki, i chłopcy. Co to jest? Proszę wytłumaczyć to naszym widzom. To jest zabawka interaktywna, którą maluch uczy mówić. No i ona dzieciom odpowiada. Śpiewa. To jest taki pluszowy zwierzak, który nam odpowiada. Jakie zabawki są teraz najbardziej popularne? No to tak jak już właśnie powiedziałam, Ferbi, lalka Monster High i wszystko, co jest związane z lalką Monster High. Torebki, teczki, piórniki, kompletnie wszystko. Natomiast dla chłopca Hot Wheels i zestawy Carrera. Co dostałeś i jaki jest najlepszy prezent, jaki kiedykolwiek dostałeś? Komputer, laptopa, skuter. A jaką zabawkę dzisiaj dostałeś? Co to jest? Są języki wojskowe, takie, których nie mam. No, bransa, rakieta. Do składania? Tak. Dzisiaj dostanę laptopa. A najlepszy prezent w życiu, jaki dostałeś na Dzień Dziecka? Co to było? Nie wiem. Ja się wczoraj dostałem. Co dostałeś? Płetwonurka się wczoraj. A cały sprzęt do nurkowania? Bo jak masz tą rurkę, jak wpadniesz do wody, to się nie udusisz. Czy zdarza się, że dziewczynki bądź chłopcy naciągają na coś konkretnego rodziców, na co rodzice nie chcą się zgodzić, a dzieci właśnie tego od nich oczekują? Co najbardziej chcą nabyć dziewczynki, a co chłopcy? Rzeczywiście, że tak, rodzice bardziej patrzą okiem takim praktycznym, natomiast dzieci już chcą się pokazać choć w szkole, według aktualnego trendu, jaki jest. I tak na przykład dziewczynki bardzo ciągle cieszy się kolor różowy powodzeniem oraz czerwień. Mamy teraz wspaniałą taką kolekcję z wisienkami i dziewczynki bardzo lubią się w to ubierać, natomiast chłopcy sportowo, bardziej marynarsko. A propos tych trendów, moda dziecięca rozwija się chyba tak bardzo jak moda kobieca, męska, tak? Ależ oczywiście, że tak. Z każdą dostawą dostajemy nowe fasony, nowe kolory, wzory i jest ciągle na to popyt i cały czas jest zapotrzebowanie na coś nowego. Kinder Planeta to chyba prawdziwy raj dla dzieci. Tak.
Tak, myślę, że to jest raj dla dzieci z tego względu, że tutaj w Obrzychu jeszcze do niedawna nie było takiego miejsca, gdzie te kochane maluszki mogłyby się wyszaleć. A dzisiaj, jak widać, na naszym placu jest bardzo dużo dzieci, które czerpią radość i myślę dużą korzyść z tego, że to miejsce tutaj istnieje. Dzisiaj jest bardzo wiele dzieci, jesteśmy z tego względu bardzo zadowoleni, cieszymy się. Dzisiaj mogą korzystać z wszystkich atrakcji, z trampoliny, z podniebnych konstrukcji, ze statku piratów. Dzisiaj mają też również niesamowitą możliwość, żeby poczuć się jak zwierzątko, czy jakieś konkretne postać z bajki, ponieważ panie malują buźki i dzieci bardzo są z tego zadowolone. Dlaczego Dzień Dziecka jest fajny? A, no bo tak prezentów, cieszymy się z tego, że jest dużo prezentów i się cieszymy, że możemy czas spędzić z rodzicami. Bo można dostać prezenty, można dostać różne takie kolczyki, nawet można trochę się bawić. Wtedy na wszystko pozwalają nam kupować wszystko i to jest bardzo fajny dzień. Bo są zabawki, można pograć na Xboxie i można być szczęśliwy. Bo można dostać różne prezenty, rodzice nas wszędzie gdzieś zabierają i można się świetnie bawić. A, lubię po to, że jedziemy, możemy dużo jeść, fajnie jest, jesteśmy królami w ten dzień. Bo mama kupuje dużo prezentów z tatą, można się bawić. Bo jest festyn organizowany dlatego, że jest Dzień Dziecka, a Dzień Dziecka jest super, bo można wygrać lalkę Monster High i coś wygrać. Kochana mamo, gdy będę duży, to ci przywiozę małpeczkę z podróży. Z długim ogonkiem to zwinne zwierzę będzie za ciebie zmywać talerze. Kochana mamo, gdy będę duży, to ci przywiozę wielbłąda z podróży. Na jego grzbiecie wygodniej siądziesz, aby do pracy mknąć na wielbłądzie. Nasz odcinek dobiega już końca. Tak naprawdę dzięki takim miejscom jak Smyk, Fido, 5-10-15 czy Kinder Planeta, Dzień Dziecka w Galerii Wiktoria trwa praktycznie przez cały rok. Do zobaczenia.